Siemaneczko, ludziska! Witam was w kolejnym motovlogu. Dzisiaj pojeździmy sobie trochę z chłopakami. Mają sprzęty. Później wam, jak się zatrzymamy, pokażę jakie. Oni dzisiaj prowadzą, więc może być ciekawie. Jadą chłopaki, tutaj mafia jedzie. Mamy, z tego co widzę, Yamaszkę DT. Pojeździmy sobie w piątkę. Będzie fajnie. Tylko ja to... ja jestem ciekaw, jak będzie na drogę, jak to będzie szło, wiecie. Może być ciekawie. A co to się stanęło? A coś się śmiesznie prowadzi. Jakoś wyjątkowo lekko. A wszystko jest na swoim miejscu. O, fajnie, chłopaki, widzę, że już obznani. Widzę, że kierunki mają. Ale powiem wam, że całkiem inne śmiganie takie w grupie jest, tak, wiecie, no spoko. Czy zatrzymacie, z kim pogadać, czy coś, tak inaczej niż samemu. Dużo inaczej. A i tak, moi parafianie, tak to co nam ci kolegów wysyłać? Piszcie w komentarzach, jak leci. No i tak. Myślę, że KTM się jak na razie podoba. I mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Tyle wam mogę powiedzieć. A co do osłon lag, moi drodzy? Będą? Znaczy, już odesłałem. Ale nie wysłałem paragonu. Gdzie nasz ziomeczek? Jedzie! Krówka się boi! Szkoda krówki. Ale jest fajnie. Aha, zapowiada się bardzo fajnie. Indyki! Oj tak, mordeczki. A tu takim gęsiego jedziemy, tak widzę. Bardzo blisko. Mało bezpieczne, no ale no. Ja się tam nie znam, ja sam jeżdżę. Pola, chłopaki wywieźli mnie w pola. Oż to z miejsca. Jak ta kukurydza będzie dojrzała, to trzeba będzie tu przyjechać na sesyjkę. Marzy mi się takie, wiecie, zdjęcie w kukurydzy. Widziałem takie na... Kurczę, to było w Słonecznikach na Instagramie. Ziomeczku z Włoch. Boże, coś pięknego. Piękny zachód słońca. To jest pan z Francji. To będzie pewnie miniaturka. Bo szlos to wygląda. Że senda! To jest, moi drodzy, senda o słapie. A mianowicie słapie silnika z Hondy NSR 125. Ale fajnie, jak jest tak mało gazu, ale tak sobie pyrkacie cichutko. Fajnie to brzmi, fajnie. Ale powiem wam, że kurde, rąbana głośno jest. Tak sra po tych uszach, sra. Nie, no naprawdę. Następne supermoto moje będzie w czterosłowie. Bo szkoda mi go teraz, tak czuję, że on się męczy, wiecie? Fajne nowe miejsca poznaję, kurde! Chłopaki, na wakacje wzięliśmy jakąś wycieczkę krajoznawczą, bo tym pojeżdżał rachunek za zjedzanie wsi. Mój ziomeczek! Pozdrawiam! Fajnie! Fajnie! Podoba mi się! Jeszcze fufi ze szkoły spotkałem, kurde!
Co za wycieczka? Moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Koledze tej bluzy powiewa na wietrze. A! Demon prędkości zdziału! Rozbliżamy się do jakiejś drogi krajoznawczej. Jest sierpień, połowa. Mam na sobie co? Koszulkę? Zbroję, jak widać? I drugą koszulkę i... Jest mi zimno. Jakby się zanosiło, wiecie, na więcej takich jazdek, wygarnąłby jakieś interkomy czy coś. A nie by tak było. Jechać sobie gadać z ziomeczkami. Nie wyprzedzam, bo drogi nie znam. Nie wiem, gdzie jedziemy, więc nie ma co szaleć. Są wariaci. Coś się chyba nam droga pokićkała. Nie, bo pierdolę nie wiesz. Wyprzedzamy go, czy co? Tamtędy nie wyjedziesz. Ale tak, widzę, proszę pana, tylko w tą stronę, aż mi naprawdę powoli. Ale tak, tak. Policja. A teraz kontroli znajdą początek. Dobrze. Rozumiemy. Nie. Dobra. No i widzicie? Powiedzcie mi, czy my tędy naprawdę szybko jechaliśmy? Dobra, mordeczki, no co, wjechaliśmy w tą drogę. Dzieci było trochę, ale nie szaleliśmy tam jakoś zbytnio. Pan się trochę poddenerwował. No ale normalne, no Boże, sam się swoje dzieci bał, więc nie będę teraz jak niektórzy, że o, ten taki owaki, co on zrobił? Wjechaliśmy w złą drogę po prostu. No i tyle, trzeba uważać następnym razem. Pimpuś. Jaki są mordeczki. Ciekaw jestem, czy było to słychać z tego zatrzymania. Powiem wam, że ta opona jest już taka wytarta. Takie, nie jest takie jajeczko, tylko jest tak bardziej na płasko, co nie? I kurczę, jak zakręta się, znaczy jestem bardziej złożony, pochylony, to czuję jak taki, no, traci przyczepność. To nie jest fajne, a zwłaszcza super moto. Jak tutaj ludzie potrafią, no, zakręta się normalnie składać, że przy samym asfalcie jadą. Jestem, czy chłopaki wiedzą, gdzie my jedziemy tak w ogóle. Dobra, mordeczki, zrobiliśmy sobie krótki postój, żeby odsapnąć, oddychnąć. I co, jedziemy dalej. Ale zapewne już przygoda się będzie kończyła na dzisiaj. Z racji późnej godziny. Sprawa wygląda tak, że koledze się obrobiła dźwignia i nie może chłopak sobie wrzucić dwójki, trójki, niczego oprócz jedynki. Na jedynce? Nie, na trójce. Strasznie wysoko ta lampa świeci. Wiecie, tylko tema? Wygląda, jakbym na długi jechał. Co wam mogę czego powiedzieć? Jest mi bardzo zimno, ale jestem szczęśliwy, że w końcu udało się z kimś pojeździć. Naprawdę. Pierwszy odcinek z jazdy grupowej. Jo. Ale cieplutko. Dobra, zjedziemy sobie na luzie. Nie będzie mi siedzieć.
Ale świeci po oczach. No patrzcie, jak bije. Strasznie do góry świeci. Tyle. Dokładnie. No to co? Dobra. Dzięki za dziś. Do następnego. Dobra, moi kochani widzowie. Dzisiejsza przejażdżka z ekipą dobiegła końca. Ja jestem w bardzo pozytywnym szoku, bo był mega, naprawdę. Pierwsza taka nasza przejażdżka, to się moja z nimi i serio, sztos. Dobra, więc co? Dzięki za oglądanie, bo fajnie było. Widzimy się niebawem, wyczekujcie odcinku. Siemanko, lewa w górę.